Siema, siema. Ja tylko się łyka wody napiję i zaczynamy, dobra? Sekunda. Już mam. Siema, siema. Dzisiaj będziemy robili pomidorki z kopytkami. Nie wiem, jak to nazwać. To nie ma pełnej nazwy. Miało być gnioki, nie było gnioki, będą kopytka. Też super. Polsko. Kto nie jadł kopytek w przedszkolu podczas wspólnych obiadów? 45 zł na miesiąc takie obiady, a herbata 20 groszy, kurwa. Gdzie te czasy? Człowiek właściwie chciałby do przedszkola wrócić po to, żeby płacić 5 za jedzenie co miesiąc. Zajebisty pomysł. A nie tam do przedszkola, to w szkole podstawowej. To w szkole w sumie było. Ale w przedszkolu chyba też. Świetne czasy. Świetne czasy. No zaczniemy sobie od umycia pomidorków po prostu, bo musimy je umyć, nie będziemy tak lecieć na brudno, nie? To nie tego rodzaju działalność, gdzie możemy sobie wybaczyć brud. To nie budowa, tylko jedzenie. Umyjemy pomidorki i już do was wracam. Straciliśmy jednego. Najłatwiej jest sobie je umyć właśnie w ten sposób, później poodrywamy to, nie? Dzisiaj to będzie robione w naczyniu żaroodpornym w piekarniku, dlatego włączymy go od razu, póki jeszcze nie mamy umytych wszystkich pomidorów, nie będziemy później czekać. Bo klasycznie chcemy zrobić to jak najszybciej, bo nie mamy czasu na inne rzeczy. Straciliśmy łącznie 5 pomidorów, więc możemy z masy 500 gramów, pół kilograma odjąć 5 pomidorów. Nie wiem, ile to będzie. Niedużo, niedużo. Piekarnik na 200 stopni i czekamy, będziemy obierali tymczasem. Gdzieś musimy te gałązki wyrzucać, nieważne. Jak w lesie. Widzieliście kiedyś pomidory w lesie? Ja też nie, bo one tam nie rosną. Ale przy domu. Przy domu tak. Przy domu można sobie takie skubać z krzaczka bezpośrednio. Najlepiej. Własne. Swojskie pomidorki. Takie niewymagające się wydają. Oczywiście trzeba podpierać pewnie te pnącza łodyg w pewnym momencie. No ale to chyba tylko tyle, nie? Kawałek deski, żeby wzmocnić i niech rośnie, niech się pchnie w górę. Będziemy mieli pomidory polskie. Fantastycznie. To nie wiem, jakie są. Zagraniczne czy polskie? Chuj wie. Nie mam opakowania już. Zagrzebiemy w koszu później, tak. No i najwięcej roboty będzie właśnie ze skubaniem pomidorów, chyba że ktoś ma jakiś szybszy pomysł. A, pewnie można ten, uderzać jakoś tymi pomidorami, żeby one się same odrywały, nie? Uwaga. Kurwa mać. To jest dobry pomysł, dobry. Najpierw miejsce jakieś. No, jednak średni pomysł, średni. Lepiej wykręcać się z gałęzi. Tak myślę, nie wiem, no możliw. Twoje święta mogę podsumować jednym słowem, mianowicie makao, bowiem wszystkie spotkania, w których uczestniczyłem, kręciły się właśnie wokół makao, gry karcianej. Każdy gra na innych zasadach, nie? My mamy swoje zasady. Utopijnym kontentem jest właśnie zebranie się wokół stołu i granie w makao, i wychodzenie od gry w makao do różnych tematów. No ale to nie jest content dla jednej osoby, tylko dla wielu. Ale ciekawy. Pomidorki kroimy na połówki i wkładamy do naczynia żaroodpornego. O, tu jest jeden zbieg. Oczywiście spotkania kręciły się wokół makao i koncentrowały na grze i wychodziły poza grę w makao, bo właśnie te rozmowy były tutaj bardzo interesujące. I dziękuję za nie, bo to były przyjemne dni. Bardzo przyjemne dni. Od soboty do wtorku. Super, super. Makao. Dla bardziej ambitnych polecam wykrawanie tych środków. Ja ich nie wykrawam, bo mi się nie chce. Gdyby to były zwykłe pomidory, to wykrawałbym. Ale tutaj jest bardzo dużo roboty z tym, dlatego tego nie robię. Takie zatrzymanie, powiedzmy, ale siebie na chwilę miałem przez święta. To był dobry czas. Mogłem się zastanowić nad sobą, nad swoim kontentem, nad tym, co robię i do czego zmierzam i przeanalizować. I żadnej z tych rzeczy nie zrobiłem. Dlatego po świętach jest dopiero czas na odpoczynek, nie? Święta to nie odpoczynek. Święta są intensywne. Ktoś odpoczął w święta? To brawo. Mi się nie udało. Dobra, wkładamy sobie część pomidorów do środka już, bo tutaj się robi ich za dużo. Wkładamy je skórką do spodu, czyli górą do wierzchu. Można zrozumieć? No nie każdy rozumie, ale no można tak, no. Są tak proste rzeczy, po co ja o tym mówię? No nieistotne. Nie udało mi się obejrzeć Bridgertonów, kurde. Za każdym razem jak ich włączałem, to zasypiałem. Czy robiłem room tour? Nie, no zrobiłem. Zrobiłem dom tour, w którym nie pokazałem niczego i jestem z tego dumny, bo w sumie przemyślałem ten temat. No i tam jest bardzo dużo prywatnych rzeczy, nie należących do mnie, bo nie mieszkam sam, więc stwierdziłem, że nie pokażę ich, nie? Pokój kogoś wyciągać z prywatności i przedstawiać jego prywatność.
Dlatego wyjebałem. Wyjebałem na to, dom tour był, live'a nie było. Zastanawiałem się nad live'em, ale no nie wiedziałem, co wam powiedzieć. Zrobimy live'a w przyszłości. Pomidory drogie w ogóle są. Płaciłem 12 zł za pół kilograma. Prawie 25 zł za kilogram. To dużo. Zwłaszcza, że już co? Już kwiecień, końcówka kwietnia, kurde. Gdzie te pomidory są? A to chyba nie były polskie. Ale to dużo, jak za pomidory. Za paprykę ostatnio płaciłem chyba ile? Piątkę? Nie wiem, pamiętacie? Kurwa, nie pamiętam. Coś koło piątki chyba, nie? Za jedną sztukę, kurwa. 4 złote płaciłem za jedną sztukę w markecie. Wyszedłem do warzywniaka, bo pomyślałem, że kurwa, brzydkie one są. Brzydkie są te papryki. Wyszedłem do warzywniaka takiego, a tam kurwa 8 złotych. Za jedną sztukę. Tak to liczyłem jakoś, tak by mi wyszło. To wróciłem do marketu, wziąłem, zapłaciłem 4,50. No i był git. Dno naczynia żaroodpornego mamy już wyłożone, więc zostawiamy w ten sposób. Wygląda to no, jak wyłożone dno naczynia żaroodpornego jakimś materiałem. Teraz to będziemy solić, dodamy czosnku, ale w plasterkach, nie wyciskamy. I damy do tego sobie oregano. Zostało nam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minus, znaczy plus 5, które straciliśmy. 17 pomidorków nam zostało. Nie wiem, ile skroiliśmy, trzeba byłoby to policzyć. Jakby się komuś chciało policzyć, to można w komentarzu napisać, ile skroiliśmy. No bo było widać, nie? Można cofnąć nagranie. To dajcie znać w komentarzu, ile skroiliśmy. Tych dwóch nie liczymy, nie? No po co? 2, 4, 6, 8, 10 plus 5, więc 15 pomidorków zostało. Myślę, że mogą ważyć. A sprawdzimy, ile ważą. Ja obstawiam, że coś około 60 gramów. Nie, więcej. Koło setki. 120. 120 gramów. A wy ile obstawiacie? 88 i 80. Nie wiem, jak to pokazać. Plus tamtych 5, które straciliśmy, to około setki 20 wyjdzie. Byliście blisko, ja też. Każdy się może pomylić w tak błahej sprawie. Solimy pomidorki. Dałbym to tu, ale tu jest ujebane, więc obficie oczywiście, obficie. Tak, nie przejmujemy się, że sypiemy za mało. Obficie. One są słodkie w sumie. Dobre pomidory to są. 12 zł. Warto było. Wolałbym zapłacić 6, ale przynajmniej smakują w tej cenie. Są legitne. Dodajemy oregano tak, żeby pokryć wszystko podobnie jak solą. Możemy dać tego obficie. Nie przejmujemy się też. Zero konsekwencji. Można wszystko. Można. Tak wygląda już posypane. Mówiłem, że sypiemy dużo. No to dużo jest. I teraz czosnek w plasterki. A, obierzemy sobie tutaj czosnek, bo nie chce mi się nigdzie iść. Trzy ząbki mogą być. I tak deska do mycia, więc możemy ją ujebać jeszcze bardziej. Wybrudzić. Napoje dostały dobre recenzje. Oprócz napoju o smaku mandarynkowym. Nikt nie docenił, tylko ja doceniam mandarynkę. Ale to dobrze, bo to coś mówi o gustach po prostu, nie? Że nie każdemu może smakować to samo. No podobnie jak testujemy soki, też nie każdemu smakują. Myślę o sobie teraz. Jakieś takie, wiecie, kwaśne smaki, jakieś gorzkie, kurwa, jakieś... No, damy jednak 4 ząbki czosnku, bo są jakieś małe. No o mandarynce ktoś mówił, że smakuje jak jabłko, nie? Ale napój, nie sok. To znaczy, że był taki mało intensywny po prostu. A zobaczycie, jak to napój w przyszłości. A to chyba czasami wystarczy tylko ząbek czosnku, nie? Na chuj mi 4. Ja daję 4. Bo my lubimy dać więcej. I chuj. 4 ząbki czosnku, ale to będzie jebało. Można wlać oliwę, a nie mam oliwy. Oleju troszkę można wlać też na wierzch, bo on i tak spłynie. Tak to wygląda teraz. Resztka oleju. 10 zł. Ostatni raz jak kupowałem olej, czy jak pamiętam, że ktoś kupował, to płaciło się 4,50 za olej wielkopolski w Biedronce. Teraz chyba 9 zł. Ja pierdolę. Lejemy trochę oleju. Niedużo, nie? A nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Można wytrzeć ręce, jak komuś się olejem ujebało. Mi się zdarza często. I wkładamy do piekarnika. Się nie potrafię utrzymać kontroli nad włosami, nie? Jeszcze, o kurwa. Właśnie zdeptałem pomidora. Dramat, kurwa. Rozumiem go, wiecie, kopnąć, ale kurwa zdeptać?
chodzimy na palcach. Temperatura standardowo 200 i tak nie wiem, z 15 minut. Po 15 minutach wrzucimy kopytka. A teraz możemy umyć ręce i pomidorka sprzątnąć. Poważnie, tam był pomidor, serio no. Poważnie, to jest pomidor, to nie ściema, kurwa. Ale bo wy wiecie, że tu nie chodzi o gotowanie, nie? Że gotowanie to pretekst do tego, byśmy sobie rozmawiali. Wiecie już, czy jeszcze nie? Chyba tak, to spoko. Czy jeszcze nie? Za mało jeszcze wideo, żebyście się zorientowali, czy zdążyli zorientować. Rozumiem. Popracujemy nad tym. Wszystko spoko, ale wciąż mam na skarpecie, nie? Zapomniałem. Jeszcze mi się tak układają dziwnie, średnio, ale to kwestia tego, że chodziłem w czapce przez długą część dnia. No bo wiecie, nazwa czapski pochodzi od czapek. To wiedzieliście. I był też Józef Czapski i o tym należy pamiętać. Krytyk, artysta, współzałożyciel kultury paryskiej. Fantastyczna postać. Byłem w pawilonie Czapskiego ostatnio w Krakowie. Jest to oddział muzeum, który mieści się przy ulicy Piłsudskiego w Krakowie. I tak się to nazywa. Pawilon Czapskiego. Na piętrze i drugim piętrze jest jego wystawa, chyba stała. Wiem, że duża część kolekcji jest pożyczona od kolekcjonerów prywatnych, czy chyba właściwie z jednej kolekcji prywatnej. No ale to super, że można sobie pooglądać. Mnie bardzo intryguje ta postać. A na dole na parterze jest kawiarnia. Można sobie w pawilonie Czapskiego coś zjeść, coś wypić, posiedzieć też na zewnątrz. Można wyjść też na taras. Super. Super jest. Super miejscówka. Taka randomowa bardzo. Nieznana, nieodkryta chyba przez wielu jeszcze. Ciekawe. Polecam. Nie piłem tam kawy, nie jadłem tam ciastka żadnego. No ale tak mówię, że byłem, bo byłem. No i myślę, że to jest ciekawa miejscowa. I też interesująca postać. Józef Czapski się nazywał. Pisane przez I, ja mam przez Y. I to też nie wyszło w ten sposób, że ja sobie wybrałem Czapski pod tamtym Czapskim, nie? Szukałem nazwy jakiejś interesującej, ciekawej. No i tak składałem spółgłoski z samogłoskami i tak, kurwa, Czap. Czap, 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 czap. Czapski, czapski, czapski. Chodzę w czapkach często, zimowych, nie? Niby, czy potocznie uznanych za zimowe. Tak samo w domu, nie? Ktoś mówi, że nie można chodzić w czapce po domu, czy na chuj ci ta czapka w tym domu. Czy to jest jakieś, nie wiem, poczucie wyższości osoby, która wypowiada takie słowa? Nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Nie mam problemu z chodzeniem w czapce po domu. Chodzę, chadzam, przechadzam się. Noszę czasami, układają mi się włosy pod nią. No wolność, nie? Wolność, po prostu. No i jak już układałem sobie te spółgłoski i samogłoski, złożyły mi się w taki sentyment, który noszę do czapek właśnie, że słowo, które tam ułożyłem, to było jakby jakiś taki czap, czap, czap. Czapski, czapski. Coś takiego. I pomyślałem ski. No i wyszło czapski. I jeszcze Y na końcu, żeby było interesująco bardziej. To dobra nazwa jest i cieszę się, że taką nazwę sobie dał. To super. Bardzo interesujące. Bardzo. Sprzątam. Sprzątane jest, no. A na pytanie, to co my tutaj robimy, skoro nie gotujemy? No rozmawiamy, rozwijamy się językowo, dyskutujemy o różnych rzeczach, o których na co dzień można by nie pomyśleć, na przykład, że one tak wchodzą ze zaskoczenia. O czym my tu jeszcze myślimy i rozmawiamy? O jakichś rzeczach, które są między wierszami. Jakieś imponderabilia. Jest pomysł na nowy content. I nowy content będzie wdrażany od przyszłego tygodnia, ale to jeszcze trzeba poczekać chwilę. Trzeba poczekać. Ale pomysł jest na content. Najwięcej pomysłów na content mam w kontekście kilku twórców naraz, nie? Albo kilku osób. I tutaj mam w chuj pomysłów i łatwo mi one przychodzą, a w kontekście contentu dla jednej osoby tych pomysłów jest o wiele mniej. Mam ich kilka, ale jest ich mało po prostu. No i może to jest jakaś myśl, że nie warto jakby się tłuc tutaj i robić content indywidualnie tylko z kimś. No ale tak jak mówiłem, content z kimś też będzie robiony, ale w przyszłości. Na razie jednak będę się męczył i walczył i będę robił content indywidualnie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Po prostu. Ciekawi mnie to, nie? Jak to się będzie rozwijało. I ten rozwój mnie interesuje. Tyle. I tak będziemy cisnąć. Nie chcę czekać. Mi się nie chce czekać. Nie chcę czekać. Serio. Nie mam ochoty czekać, nie? Nawet nie wiem, ile minęło czasu. Nigdy nie sprawdzam tego, no. Na czuja. Lecimy. Już jest. Już jest, czy jeszcze nie? Woda wypita. Już powinno być, nie? Na koniec wody. Też tak myślę. No to sprawdzamy. Jeszcze nie. Jeszcze chwilę trzeba poczekać. Kopytka kosztowały 4,46, a pomidory 11,42. Czosnek 5,50 prawie, no i była opcja, że albo bierzesz 4 czy 5 czosnków za 5,50, albo 1 za 2 złote.
No to wziąłem 5, się bardziej opłaca. Nie trzeba tłumaczyć, wszyscy wiedzą. To trzeba przemieszać jeszcze. W tym momencie chyba lepiej przemieszać niż na początku. Chociaż kurwa, może to można było zrobić na nie wiem. Mieszamy teraz. Klasycznie nic nie widać. O, już jest okej. Gorąco. Zeszły z masy trochę te pomidorki, można było ich dać tam więcej. Ale kto wiedział? Debiutant, no. Debiutant. Ciepło bardzo, jak się tam miesza ręką wewnątrz. Można sobie to wyciągnąć. Położyć na deskę i wtedy zamieszać. Wtedy nie parzy w rękę. No ale to dodatkowy zabieg, nie? Na TikToku jest filmik, w którym pokazuję swoją fryzurę przed fryzjerem i po fryzjerze. Zmiana tam jest ogromna, diametralna zmiana, radykalna bardzo, sądzę. Można zobaczyć, niewiele osób to zobaczyło. Nie wiem, co TikTok robi z moimi zasięgami ostatnio. Nie mam pojęcia. Może widzowie i obserwujący oczekują ode mnie, że będę robił wyłącznie testy soków. I nie wiedzą nawet o tym, że robię YouTube'a. Tam jest ponad 80 tysięcy obserwujących. Kiedy oni przyjdą tutaj? To jest pytanie, trzeba ich namówić wszystkich. Gdzie jest reszta na tym YouTubie? Gdzie oni są? Niektórzy mają fanpage'e jakieś na TikToku, kurwa. Ja też chciałbym taki fanpage. Można kopytka już dodać, tak myślę. Bo głodny jestem. Kopytka z Biedry, bo najbliżej mam. 4,42. Mogą być nioki, tylko tam nie było. I kopytka dodajemy. Co to jest? Trzeba to porozbijać chyba. Muszę nowe ciuszki kupić. Wiem, że gdy wejdę w internet, to stracę bardzo dużo czasu. Na ile wchodzicie do sklepów internetowych, by zrobić zakupy? Takie powiedzmy, żeby sobie zrobić przynajmniej 2 komplety ciuszków. Ostatnio 2 dni spędziłem w sklepach internetowych. Pojechałem stacjonarnie, żeby kupić basic bluzy, kurwa. Mieszamy to. No tak myślę, że około 8 godzin jestem w stanie stracić w sklepie internetowym, żeby znaleźć coś, co mnie interesuje. Przeglądałem różne sklepy takie bardziej dostępne, no i tam jest chujnia. Po prostu chujnia. W niczym się to nie wyróżnia, kurwa. Te same spodnie od różnych firm, kurwa, w różnych cenach. Szyłem już sam. Jeden rękaw był zbyt ciasny, drugi rękaw był zaszyty. No ale doświadczenie jakieś ciekawe, nowe, fajne. Może uszyję coś. Pod kamerę, kurwa. W kuchni. Można. Szczerze, myślałem, że to będzie szybsze. Myślałem, że max pół godziny. Nie wiem, czemu tak długo to trwa, kurwa. Czy ja coś zrobię nie tak? Makao, kurwa. Jakbym tyle nie gadał, to już miałbym makao. I po makale. A tak? Makao. 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 Długo to trwa, no. Bardzo, bardzo długo. Za długo. Jeszcze ser musimy tam wsypać, żeby się roztopił. Trzemy na paskach, żeby było szybciej. Bo szybko to pójdzie wtedy. Tak to wygląda. Mi się podoba. Bardzo dużo gadałem. Ten ser ma domyślnie 250 gramów. Zważymy, ile teraz zostało. Na pomidorki 150 gramów zostało. 148 i 92. 100 gramów sera dodajemy. I wkładamy z powrotem. No dzisiaj dłuższy materiał, bo się dawno nie widzieliśmy, nie? Od niedzieli w sumie. Od świąt. Co z tymi ciuszkami? O, tu jeszcze jest, więc to chyba trochę więcej. To zjemy. Gdybym wiedział, że to się robi tak długo, to nie robiłbym tego. Ale myślę, że w pół godziny jesteście w stanie to zrobić. Tak na szybciorę, tak bez pierdoletów, nie? Łącznie z włożeniem do piekarnika, of course. 10 minut te pomidorki niech się kroją, piekarniczek włączamy. Przygotowujemy sobie, trzemy sobie ser wcześniej, później tylko wrzucamy go z miski czy z talerza na wierzch i w pół godziny macie samo. Ale to się uczymy tutaj, na podstawie doświadczenia, więc ja tracę czas, wy tracicie go mniej i przy okazji spędzacie go miło. Bo może gotujecie też i macie słuchawy, nie? Więc też praktycznie jest. Później sobie skoczcie na TikToka, zobaczyć metamorfozę, kurwa, włosową. To chyba można nazwać zapiekanką taką, nie? Zapiekanką z kopytek, czy zapiekanką z nioki. Zapiekane pomidory z kopytkami. Nie wiem, to nie brzmi dobrze. Ale może jak powiemy, że szybkie pomidory z kopytkami, albo tanie pomidory z kopytkami, to będzie więcej viewsów. Ale pomidory były w chuj drogie, 11,50. Z kopytkami, cena tych kopytek, ile? Tam 4,50 załóżmy, nie? Już mamy 16 zł, ale dwie osoby się najedzą. Do tego trochę czosnku, trochę sera, więc myślę, że około 18-19 zł wyjdzie. Jak powiemy, że obiad za 10 zł dla jednej osoby, to może będzie wiuszów więcej, tak myślę. Pomidory z kopytkami za 10 zł. Nimi się najesz do pełna. Obficie i tanio za 10 zł. Coś takiego. Biorąc pod uwagę standardy naszego gotowania tutaj, czy standardy gotowania mojego, dyszka to jest naprawdę kurwa optymalnie. Zwłaszcza, że wcześniej nie gotowałem i wydawałem na jeden posiłek co najmniej 20 zł. Plus inne koszty, nie? Tu mamy za 20 zł. Dość sobie sporą porcję. Myślę, że można się tym najeść przez cały dzień. Podobnie jak pizzką kiedyś, ale pizzka finalnie wychodzi chyba o wiele taniej. Ale tu mamy inne smaki, nie?
Próbujemy to rozdziabać. Łącznie tutaj mogą być 3 porcje takie. Takie po 33%. Więc jak na 3 porcje, bo ja zjem tyle i więcej nie zjem, nie? Więcej nie będę chciał. W każdym razie, dobra cena. Zaraz powiem, czy smaczne. Bardzo pomidorowe, no ale czego się spodziewać, to pomidory zapiekane. Jest git. Spoko. Opierdolę to całe. Z przyjemnością. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia.